Halo, halo, dzień dobry. Paco Sławice 2016, turniej niepodległy, z okazji Dnia Niepodległości. Słuchajcie, z naszego święta narodowego. Akurat w tym roku to święto wspaniale świętujemy. Nasza reprezentacja Polski wygrywa z Rumunią. Natomiast my na drugi dzień wygrywamy turniej Wrocław Trophy. Siadajcie chłopcy do trenera, bo zaraz będziecie grać meczyk. Natomiast w tej chwili, kochani, druga połowa, no ciężko się chłopcom w biało-czerwonych strojach gra. Jesteśmy w tym momencie w trakcie drugiej połowy, 8-0 prowadzą nasi miedziani, nasze zagłębiaki, kochani, także 8-0 to już taki meczyk, kochani, troszeczkę z mniejszym poziomem motywacji, aczkolwiek pamiętajcie, żeby w takich meczach też zawsze znaleźć, ale piłę piękną pocisnął, kochani, Janek, brawo! A nie, to Oluś, przepraszam. Ale jak lwy bronią tej piły, brawo, gratuluję. Także muszę powiedzieć, kochani, że no, ciężko mówię, motywację znaleźć, ale musicie pamiętać, że trzeba szukać choćby bramki honorowej w przypadku przebranej drużyny. Skąd wiecie, że trener się nie przygląda, kogo z waszej ekipy, kochani, zabrać być może do swojej drużyny, być może gdzieś do kadry, być może cokolwiek. Pamiętajcie, nie zawsze drużyna musi wygrywać, ale maksa musicie dać siebie zawsze, dlatego że nigdy nie wiecie, kochani, nawet przy takim wyniku jak teraz spada kolejna bramka, to już jest bramka, zdaje się, numer 9. Natomiast no muszę powiedzieć, że ja nie bardzo takie mecze lubię, kochani, komentować. Gutek z kolei nie bardzo lubi takie mecze rozgrywać. Z prawej nogi strzał, ale ładna interwencja bramkarza. Brawo, Guciu. Jest asysta i do Pustaka. Pięknie. Brawo, mamy Gutka, ładnie na przedpole cofa. Marcel stawia kropę na bi od poprzeczki, ładną bramę strzela. Kochani, nie wiem, czy czasem nie boli Gutka biodro. Przypominam, że on wczoraj w dniu wczorajszym sprawdzał twardość schodów i dzisiaj zastanawialiśmy się, czy w ogóle będziemy grać, czy w ogóle będzie w stanie pograć. Natomiast tak staram się go obserwować, ciężko to wywnioskować, czy przeszkadza mu to bolące biodro, dlatego że powiedział, że ciągnie go to bioderko. Natomiast no, jakby mówię, u Gutka ciężko emocje, kochani, także no nie dowiemy się tego tak naprawdę. Natomiast no, tak czy inaczej, Guciu zagrał fajne zawody. Ja spodziewałem się, że dzisiaj może naprawdę być duży kłopot. Natomiast patrzcie, kolejna piękna asysta. Ładnie przedłużył Olkowi Guciu piłkę. Słuchajcie, no która to już bramka, nie mam pojęcia. Natomiast mówię, chłopcy to już robią, tak widzę, automatycznie. Natomiast no, żebyście się tutaj biało-czerwoni nie podłamywali, dlatego że zderzyliście się troszkę dzisiaj z takim technicznym, mocnym, kochani, zespołem, drużyną, która, uwaga, natomiast no, wśród chłopców w biało-czerwonych strojach sporo chłopców jest z rocznika 2007, natomiast rok różnicy to też spora różnica. Patrzcie, trzy podania i aj, teraz za kurtuazyjnie, ale brawo jeszcze przy piłce. Brawo, Guciu, z prawej, ładnie się przełożył za sobą. Brawo, Guteczku, ładna brama. Natomiast myślę, że bramki w tego typu spotkaniu już troszeczkę chyba mniej cieszą. Aczkolwiek oni, widzę, radość mają z przebywania, z zabawy ze sobą, z właśnie z jakichś ładnych, niekonwencjonalnych zagrań, kochani. Natomiast natomiast mówię, no ciężko mi tylko jakby tu rozgryźć Gutka, czy bolące bioderko trochę coś ma tutaj, czy się odzywa. No w końcu oni już mają 80 minut meczu. Pięknie z pierwszej piłki Marcel strzela gola, brawo, którego tam zdaje się na tablicy jest 12, natomiast tak naprawdę, kochani, ile tam tych goli wpadło, ja myślę, że to chyba jest dzisiaj mało istotne. Jeżeli będzie klasyfikacja końcowa, to myślę, że jesteśmy chyba tutaj na najlepszej drodze do wygrania tego turnieju, dlatego że w sumie przegraliśmy, brawo, oj, to było z faulem chyba, nie, udało się, Gutek utrzymał się na nogach. Dobrego masz
krótko, jest Jasiu z Oskarem. Biały, patrzcie po obwodzie, patrzcie. Pięknie, fajna akcja po obwodzie, zobaczcie, ruch rozegrany, ładnie po strzale piła po obwodzie przeleciała. Patrzcie, no patrzę na te zagrania, słuchajcie, i staram się czerpać z nich radość, już nawet nie z samych bramek, kochani, tylko z tego, jak oni na boisku się szukają, jak poruszają, jakich niekonwencjonalnych zagrań używają, jak to naprawdę, krótko rozegrany rzut rożny, kolejna bramka Gucia w tym meczu, natomiast ja myślę, że się fajnie pobawił ogólnie, piątki poprzybijane, to taki meczyk, kochani, troszeczkę... Sroga lekcja dla chłopców w biało-czerwonych strojach, także pamiętajcie, żeby tylko z takich lekcji wyciągać pozytywne wnioski, nie podłamywać się, głowa do góry, chłopcy, czasami tak jest, jeszcze mecz się nie ułoży, natomiast uwaga, nie wiem, czy czasami nie najwyższy to wynik dzisiejszego turnieju, ale to wszystko się dzieje, kochani, po przegranym meczu z GKS Tychy. Myślę, że po meczu, który jakby pozytywnie wpłynął na chłopców, dlatego, że być może przyszło troszkę do koncentracji, brawo Domin. Często tak jest, kochani, jak wygrywa się wszystko cały czas, to już na kolejne mecze wychodzi się jakby z góry z przeświadczeniem, że nam się po prostu wszystko zależy za samo wyjście. Natomiast prawda niestety jest kompletnie inna, kochani, na wszystko wszędzie trzeba zapracować. Brawo, Komar, świetna sztuczka techniczna, po raz kolejny dziurka. A i teraz się do mnie chciał ładnie z bramką, chciał się z bramką. Oskar idzie strzelać karnego, zobaczcie, jak oni się świetnie bawią. Tak? Czekaj, już do ciebie idę, tylko nagramy karnego Oskara, dobra? Strzela Oskar karnego, uwaga. Aj, z pojedynku bramkarzy. Brawo! Dawaj piątkę, chłopaki, głowa do góry. Wiecie, że takie mecze się zdarzają? Dawaj piątkę. Jak masz na imię? Sławuś. Pozdrawiasz kogoś? Dawaj szybciutko na otarcie. Sławciu, szybko. Dawaj piątkę. Słuchajcie, kochani, mimo wszystko uśmiechy na twarzy, chłopcy dosyć wysoko, kochani, przegrywają, tak jak mówię, 14-0, taki troszkę niecodzienny wynik, natomiast myślę, że i tak jakoś tak chłopcy tutaj się starają bawić i jakiś właśnie szukać niekonwencjonalnych zagrań, demonstrować swoją technikę, którą mocno doskonalą w naszej akademii. Właśnie z trenerem Staszkiem, z trenerem Jarkiem, to są trenerzy, którzy... Ale pięknie się zabawił Fabi, kochani. Piękna kolejna, fajna, ładna brameczka. Natomiast myślę, że to jest mecz, który można by tych bramek obdzielić, kochani, kilka meczy. Natomiast myślę, że z przebiegu turnieju, kochani, turniej chłopcy chyba wygrają, aczkolwiek, no nie wiem, jeszcze mam ostatni mecz do zagrania z ekipą Zielonych. Do tej pory na 5 meczy mamy jedną porażkę, kochani, z Tychami. Pierwszy mecz, to prawda, wygraliśmy 5-0, ale drugi przegraliśmy 5-2, także jakby w dwumeczu jesteśmy przed Tychami w tabeli, ale musimy jeszcze jeden mecz chyba wygrać, tak? Jeżeli chcemy ten turniej wygrać. Także może nie do końca jest tak, że już jest turniej wygrany. Jeszcze trzeba będzie jedno spotkanie wygrać. Także przed Wami naprawdę uczta piłkarska, uczta na naszym kanale z turnieju z Pakosławic, kochani, z Opolszczyzny. Naprawdę fajnie to wygląda. Patrzę, że jest 9.04, czyli w tym momencie około minutki, dwóch do końca. To jest, kochani, moment, kiedy... O jacie, zahaczony Domin. Dostał chyba gdzieś, kochani, niechcący, bo myślę, że to jest niechcący, ale oby się nic złego nie stało. Hala, tak jak mówimy, to jest bardzo kontuzjogenne miejsce. Czasami może lekko nogę można zabrać, kochani, bo widzę zaniepokojony, kochani, tato się przygląda. Poszedł zmrażacz, oby to nic tam poważnego się nie stało, ewentualnie może jakiś... Uczenie lekkie na kości czy otarcie, w każdym bądź razie myślę, że tak, Domin wraca już do góry, super, brawo Domin. Domin oczywiście ma ochraniacze, tak? Chciałbyś na kanale. Tak? To tato czy trener? Dzień dobry.
Cześć, witaj. Tato, super, masz super syna i świetnie sobie w bramce radzi. No. Dzięki. Czekajcie, mamy rzut wolny, słuchajcie. Zobaczcie, mamy rzut wolny. Ale zrobili to, brama ładnie. Komar z napanem, piąteczki przybite. Kochani, no muszę powiedzieć, że świetnie, niekonwencjonalnie rozegrali ten rzut wolny. Natomiast... To jest nasz trener. Wiem, ja już się poznałem z trenerami. Dobrego meczu teraz wam życzę. Dobrej zabawy, powodzenia. Słuchajcie, no nie każdy piłkarz potrafi sobie poradzić z tak dotkliwą porażką. Kochani, na pewno chłopcy na nią nie zasłużyli. Dostali srogą lekcję futbolu, kochani, od naszej akademii. Natomiast jak gdyby nie ma się co załamywać, nie ma co głowy spuszczać, kochani. No mocno niepiłkarski to wynik w trakcie tych 20 minut meczu, tego naszego przedostatniego. Natomiast tak jak mówię, tam część chłopców jest troszeczkę młodszych, kochani, także stąd wynika czasami też taka różnica, no, która niestety, jak wy zagracie z rok młodszymi, to wtedy wy będziecie takie rzeczy w drugą stronę mieć. Także do zobaczenia, widzimy się jeszcze za moment, gramy meczyk, nie? Dawać piątkę. Zapraszacie na meczyk? Będziecie grać Zagłębiem teraz, nie? Dobrze mówię, Mateusz? Ostatni meczyk. A czy dzisiaj, powiedz wam, z kim przegraliście? Tylko z Zagłębiem? Z Zagłębiem przegraliśmy pierwszy mecz z Tychami. A drugi wygraliście, tak? Z Tychami. Tak. Czyli z Tychami macie wygraną i przegraną. Tak. No to powodzenia w takim razie, dobrej zabawy. Piątka, trenerze, dobrej zabawy. Także w tej chwili, kochani, zobaczcie, będzie grała reprezentacja Nysy. No trudny moment dla nich, dlatego że oni są po przegranym meczyku, za momencik zaczynają meczyk kolejny. Ciężko się troszkę odbudować, tym bardziej, że przeciwnikami GKS Tychy. Zobaczcie, no drużyna taka wysoka, silna. Myśmy przegrali z Tychami jeden mecz dzisiaj. Jeden wygraliśmy 5-0, drugi przegraliśmy 5-2. Natomiast ja was zapraszam jeszcze na dwie połowy, na ostatni meczyk właśnie z Zielonymi, z Akademią, z jedynką z Nysy. Także do zobaczenia, natomiast zobaczcie, tam akurat końcówka okrzyku po meczu. Do zobaczenia jeszcze raz.